Chwała Bogu? Bóg jest dobry. Cały czas. Źli są zły. Nieprzyjaciel jest zły. Ale nasz Bóg jest Bogiem dobrym. Łaskawym, miłosiernym. Ja osobiście bardzo się cieszę, że mogę być cała moja rodzina tej razy tutaj z Wami. Kochani, zapraszam Was, aby otwierali Pismo Święte, Nowy Testament, aby brać troszkę w kontekst, bo w trakcie, kiedy będą podzielić słowo, nie będziemy mówić o całych tych rozdziałach, tylko parę wersetów. Poprosimy, aby pastor Leonid czytał dla nas drugi list apostoł Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu do 12. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara Wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość Wasza pomnaża się w Was wszystkich. Także i my sami lubimy się Wami w zborach Bożych, Waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach Waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze, dziękuję. Panie, jesteś pojaźny z wiarą, Panie Jezus Chrystus, dziękczynienia przychodzi przed Twoim domem. Ja proszę Cię, Panie Jezus Chrystus, przez moc Ducha Świętego, który jest Bogiem i żywym, mówisz do nas. Twoje słowo jest prawdziwe. Twoje słowo jest pokarne. Twoje, Panie, wiemy i zrozumiemy, że Ty opowiadasz za Twoim słowem. I oto jesteśmy, Panie, aby Twoje słowo trafiło w naszego serca. Prosimy Cię, Panie Jezus Chrystus, abyś pobłogosławił mnie w ten czas, abyś mógł przekazać ten poselstwo, Pan, tak jak Ty chcesz. Panie, i każdego z nas możemy przyjmować i żyć, bo chcemy żyć z Tobą, Panie Jezus. Chwała Ci, ja dziękuję i uwielbiam Cię za tę okazję, że mogę podzielić się Twoim słowem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, zapraszam słuchać Bożego Słowa. Tyle na ile Bóg będzie chciał mówić w naszym sercu. Jeżeli chodzi o dawanie tytułów, często ludzie lubią dawać tytuł na słowo. To może być różne, naprawdę. Ale jeżeli już, to mamy delikatne. Rzeczy, które powinniśmy pragnąć. Tak? Albo rzeczy godne, które powinniśmy pragnąć. Albo inaczej, pragnienia, które powinny być w naszym myślu i w naszym sercu. Wiem, że często nieprzyjaciel spróbuje zabrać od nas, tak? Przeskazać, aby nie biło w nasze serce dobra pragnienia i przynosi różne rzeczy. Tylko my wiemy, że szatan jest pokonany. I chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen. Szatan jest pokonany. Na dziorny, za dziorny, tak? Za dziorny. Nie daje się, jak wiesz, pokonać. Kuszy, przyskaza, ale on nie jest pokonany. I my tego wiemy, bo dzięki Bożej łasce i Bożej miłosierdzie do dzień dzisiejszy w dalszym ciągu pokonujemy co dzień. Ale jest następny nieprzyjaciel, który często nam przyskaza. Nazywamy tego nieprzyjaciela w pewnym sensie nasze ciało, nasze nażywanie starego Adama, nasza racja, nasza wiedza, nasze w sensie na całości cielesności, ale przede wszystkim naszego wielkiego ja. Ja wiem z doświadczenia, jak Jan Derokacza musi walczyć każdego dnia, aby mojego ja był pochowany w Jezusie Chrystusie na krzyżu. Często, kiedy my pozwalimy, nasza racja czy nasze cielesności, będziemy mieli dziwne myślenie. Będziemy pragnąć dziwne rzeczy. Ja mówię z doświadczenia. Jak i każdego dnia muszę walczyć z różnym moim myśleniem. To od dzisiaj Bóg chce dać nowe myślenie dla nas. Albo myślenie, które mamy, odnawiać w naszym sercu. I pierwsze z tych dobrych myślenia, które powinniśmy pragnąć, i znajdujemy w wersecie trzecim z tym pierwszym rożkiem. Przede wszystkim część A albo B. To zapisane, w wersecie trzecim. Powinniśmy zawsze dziękować Boga za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta. I to jest piękne, kiedy Bóg patrzy w naszym serduszka i widzi wiarę. Ja bardzo lubię całe Pismo Święte, bo to jest moje życie. Zależy moje życie od Bożego Słowa. Ale na przykład list apostoła Pawła do Kolosa. Jaka to piękna list. Jaka to piękna kościół do Kolosa. I ten list do Tesaloniczan też również, Kościół tutaj zgromadzał się. W pewnym sensie Bóg tu pokazuje ich cechę dobra i też pokazuje problemy, oczywiście, braków. Ale jak to jest piękne, kiedy Bóg patrzy w naszym serce i widzi tego prostocie, tak? Taką szczerość i widzi wiarę. Nie są mówię bezpośrednio wiara, ale taka wiara, której Bóg patrzy w nasze serce, kiedy ja cierpię, kiedy są prześladowane, kiedy są problemy i Bóg patrzy na moje serce i mówi, popatrz moje dziecko, on wytrwa we mnie, on nie podaje się tych ataków, które przychodzą z zewnątrz, czy nawet wewnątrz, ale zamiast podawać tych ataków różnych, które mogą przechodzić, my podajemy się Jezusowi Chrystusowi. Podajemy się z wiarą ten, który może nas ratować. Podajemy się w tym, który może nas pomóc. Może nas pomagać. Ja z ostatniego wam mogę powiedzieć, kochani, ja dziękuję za wiarę, którą mam w Jezusie Chrystusie. Bo gdyby nie było ta wiara, którą mam, ta odmiana wiary, ta miarka wiary, którą mam, którą Bóg mi daje dzisiaj. Ja bardzo dziękuję. Bo dzięki ta moja zaufania w Jezusowi Chrystusowi tu jestem. Nie tylko, że poszedł do was, kochani, ale że jestem z Chrystusem. Jestem z Chrystusem, kiedy jesteśmy tam, gdzie inni. Kiedy jesteśmy z Chrystusem, kiedy wychodzimy z tego budynku. Kiedy jesteśmy z Chrystusem, kiedy nas prześladują, trują. Ale jeśli będziemy mówić o tym, to w imieniu Jezusa Chrystusa ja wierzę, że przez Ducha Świętego Bóg chce jeszcze bardziej wylewać, wypełniać nasze serce poprzez Ducha Świętego. Aby z dalszego ciągu być świątynią Ducha. Tych, którzy są świątyniami, aby z dalszego ciągu być świątynią. Ale być może ktoś chwilowo nie jest świątynią, bo Bóg wie dlaczego, aby zacząć być od dzisiaj. I to wszystko jest możliwe przez wiarę. Wiara Boga Ojca, Syna Ducha Świętego, wiara w Boże Słowo. I kiedy Paweł, kiedy Bóg daje dla apostoła Pawła ten słowo dla Kościoła, w pewnym sensie tutaj on jest tak uradowany. On jest tak uradowany, on dziękuje Pana Boga. I w pewnym sensie mówi, pochwali, tak? Mówi, prawda, słuchajcie, piękna wiara macie. Bo wy trwacie. Bo nie widzi was tam w grzechu, ale widzi was w Chrystusie. I to jest piękne. I oto moja wiara w Boga żywego, że ja i ty, minie czasu, będziemy znajdować się z Chrystusem. I teraz dalsze ciągu w tej wersety trzecie, tak, możemy zauważyć to piękne rzeczy. Tam wersety jest raz. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was. Jak to pięknie, bracia. Jest to rzeczy słuszne. Wiara wasza, bowiem, bardzo wzrasta. Wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Obfitością, tak, myślenia, nie tylko myśleć i pragnąć wiary, ale mieć dobre myślenie, pragnąć miłość. Obfita miłość. Często mówi się o miłości, a miłości nie widać. Abyś tak nie było w naszym sercu. A tu bracia siostry Tesaloniczan mieli tę miłość. Miłość dla nich nie był tylko slogan. Da się zrozumieć slogan? Takie hasło. Ale było widać miłość. Bo my wiemy, że poprzez Boże Słowo, że miłość nie polega w mówieniu, ale miłość Bożą polega na uczynkach. Nie chodzi mi dać tylko dać kilograma cukru, kto potrzebuje. Mnie chodzi na codziennie. Mnie chodzi o szacunek. Boże Słowo ma na myśli, kiedy obfita miłość będzie pośród nas obfitość szanowania, szacunek, respekt jeden drugi. Będziemy odstąpić jeden drugi. Będziemy szanować jeden drugi. I widzisz, obficie miłości przynosi do naszego życia co dzień taką piękną rzecz. Kiedy ja bez słów będziesz patrzył na waszym oczy, i będziesz widział, czuć, że wy kochacie mnie. Obficia miłość, kiedy wy będziecie patrzeć na moje oczy, zwierciadły dusza. Ja będę czuł, że wy szanujecie mnie. I tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, kiedy my patrzymy na jeden drugi na oczy i widzimy szacunek, widzimy po prostu, że nas szanujecie, że jest wzajemnie, tak? Szanowanie, miłość, szacunek, modlitwa, wspieranie, pomaganie. To jest bez końca. Kochani, o tym jest pomiędzy nimi napisane o tym. Obficie miłość, kochani, niech od dzisiaj będzie więcej myślenia w naszym sercu, pragnienia więcej obficie miłości. Jeżeli chodzi o miłość, to są tysiące książki. I często ludzie czytają książki i nie rozumieją, co to jest miłość. Miłość to jest Boża obecność w naszego życia. Miłość to jest Boża obecność w naszego życiu. Bóg jest miłością. Kiedy Bóg jest w naszym życiu, to będziemy kochać, szanować. Chciałem z wami czytać 4 wersetu. Tak, że i my sami chlubimy się, popatrzcie piękne słowo, wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością, a wiarą we wszystkie prześladowania wasze i uciski, jakie znosicie. Tu możemy brać do siebie na słowo, tak? Ciepliwość. Ciepliwość, która znosi. Ciepliwość, która znosimy inaczej. Ja zrozumiem, że ciepliwość, kochani, jest jeden z pięknym owocem Ducha Świętego. I kiedy człowiek pragnie wiary, żyje. Kiedy człowiek pragnie i żyje w piękności, to na pewno człowiek będzie wydawał owoc na żywą ciepliwości. Będźcie pliwi do jednych drugich, mąż, żona, wizyteca, do dzieci, do rodzicy, czy do pracy. Tych, którzy jeszcze pracują, tak? A że ktoś, już są w czasie emerytury, nie pracują, żyjemy dalej, każdy żyje. Może spotykać ktoś na drogę, że może nie wiem, przyklina, może prześladować, może być problema. Ciepliwość jest potrzebna, kochani. To prosimy też Pana Boga dzisiaj z modlitwą niedługo. Panie, daj mi ciepliwość. Kochani, co się dzieje na tym świecie, wiemy. My się wydarzy, że macie dostęp do internetu. Bo telewizja kłamie, non-stop kłamie. Internet też kłamie. Ale po wielu kłamstw jest jeszcze prawda. Dziś co się dzieje na świecie. Pan Jezus jest blisko, kochani. I ja nie mogę mówić inaczej. Ewangelia nie obiecuje nam lepiej świata. Ale jeżeli będziemy czytać całą Ewangelię, przede wszystkim możemy zauważyć, że Słowo Boże ogólne, że jest powrotne. Ten świat będzie coraz gorzej. A ten świat będzie coraz gorzej, pomnażane się coraz więcej drzew. A w tym pustyni jest pewna kwiatek. Możemy nazywać spokojnie lilią pustynią, że jest pośród czerni. Że jest na pustyni, ale nawet kiedy lidą pustynią, ten kwiatek pustyni jest na pustyni, pośród czerni, ona potrafi wydawać piękny kwiatek i piękny perfum. Ja rozumiem, że my, to jest odnośnik do Kościoła w pewnym sensie, że my nie należymy do tego świata, bo nie należymy, jeżeli nie żyjemy świata, ale jesteśmy w tym świecie. To te czerni, jesteś na pustyni, ale w tym wszystko Bóg chce dla mnie i dla Ciebie dawać wyposażenia, aby byś między nimi cierpliwy ludźmi, z cierpliwością zwyciężamy tych różnych problemów. To mamy, prosimy jeszcze Pana Boga dzisiaj, wiara, miłość, zrozumienie, nie tylko słowa, cierpliwość i teraz wersety 5, 6 i 7 czytamy. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego. Do tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Jakie to piękne słowo. Rekomenduję, aby czytali cały list do Tesaloniczan w domu. Pierwsza i druga, bo to jest mało. Gdyż sprawiedliwe to rzeczy u Boga opłacić ucisku tym, którzy was prześladują. To jest Boża sprawa z tych ludzi. Boży sąd. A wam uściskiem dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami. Tak, które słowa? Zwiastunami mocy swojej. I przede wszystkim tutaj widzimy jedno słowo, które możemy też mówić. Sprawiedliwi cierpienia. Kiedy my nie będziemy cierpieć z powodu, że ja żyję kompromis, bo to jest szósta cierpienia, że ja nie będę cierpieć, tak? Sprawiedliwe cierpienia, że ja cierpię z powodu konsekwencji moich grzechów, bo to jeżeli już za grzech zawsze będą konsekwencje, za nieposłuszeństwo zawsze będą konsekwencje, za nasze postawy wobec Boga zawsze będą konsekwencje, ale tu jest mowa powrotem ważna. Sprawiedliwe cierpienia. Kiedy my potrafimy dzięki wiary, dzięki obficie miłość, tak? Dzięki tej właściwej cierpienia, cierpliwości, tak? Dzięki cierpliwości umiemy wycierpieć te prześladowania, te po prostu cierpienia, które przychodzą. Jest teraz mowa nie z powodu naszych błędów, nie temat na dzisiaj, ale wycierpimy cierpienia ze względu na Chrystusa, ze względu na Ewangelię, ze względu, że moje serce służy Jezusowi Chrystusowi, ze względu, że wiem dokąd idę, ze względu, że moje oczy nie patrzą na ten świata, ale patrzą na Jezusa Chrystusa, sprawdzam skąd się wiarę. To kochani, też prosimy, jeszcze dzisiaj, Panie, daj mi możliwość, aby sprawiedliwie wycierpieć jakiekolwiek rzeczy, które przychodzą ze względu na Boże Królestwo. Jak w 25 czytaliśmy, że Bóg uznaje Ciebie i mnie. Popatrz, jakie łaska, jakie to jest niesamowite. Wracajcie do tego słowa, proszę Was. Wracajcie. Wracajcie do tego całego kontekstu. Kiedy Bóg uznaje mnie i Ciebie jako godny, tak, do Królestwa Bożego. Kochani, to jest największa nagroda, którą możemy mieć. Jeszcze kiedy jesteśmy na ziemi. Jeszcze kiedy jesteśmy tu. Że Bóg mówi i patrzy na Twoje serduszko, ta osoba jest godna mojego królestwa. To jest niesamowite. To prosimy jeszcze sprawiedliwie tak cierpienia. Wycierpisz, ale sprawiedliwie z Chrystusem. I ja bym długo modlił się z Wami werset 3, czytam tutaj. Gdy przyjdzie owym dni, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwo naszemu uwierzyliście. Dziękuję. I tutaj mamy takie zdanie, ten werset 10. Chwała godna podziwu. Pewnego dnia przychodzi Pan Jezus Chrystus. Będziemy z Nim na zawsze. My wiemy, o chodzi o pochwycenia Kościoła. To najpiękniejsza Boża obietnica. Kiedy Pan Jezus przychodzi na obłoka, na szakinach Jego, tak? Na tego mocy Jego i pochwyci swój Kościół. Nie dzieje. Ale dopóki tego nie się dzieje, dopóki żyjemy na ziemi teraz i od dzisiaj, aby Bóg dał i objawiał swoje chwałę pośród nas. Aby Jego obecność była pośród nas. Aby przez Jego obecność, przez Jego chwałę, kiedy objawia, ponieważ mamy wiarę, ponieważ mamy miłość, ponieważ mamy cierpliwość, ponieważ umiemy wyczerpać prześladowanie, ponieważ pragniemy, mamy myślenie, Panie, ja pragnę Twojej chwały, to znaczy, Panie, ja pragnę, aby z Twojej obecności była pośród nas. Aby nie był problem na języka polskiego. Nie chodzi, że chwała Boga pragnie dla siebie. Nie o to chodzi, bo chwała Jego, On nie da nikomu. Należy tylko Jemu chodzi, Jego obecność, Jego chwała pośród nas. Kiedy On będzie nas prowadził, kiedy On będzie nam namaszczał, kiedy On będzie mówił tu, nie rób tego, ale zrobić tak. A kiedy Bóg przez Ducha Świętego będzie mówił do Ciebie, kiedy Ty będziesz modlił o prowadzenia, nie rób tego, ale rób inaczej. Nic tam. Idź jutro. Prowadzenie, chwałą Bożą. To pragniemy tego Bożej obecności. Kościół prywatny miał tego Bożą chwałę. To ma znaczy Bożą obecność. Szukajmy tych spraw, kochani. To jest droga dla nas. I jeszcze werset 11. Przede wszystkim strona część A. Werset 11. W tym myśli też modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nas uznał, Was za godny powołania i w mocy tej myśli też modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nas uznał, Was za godny powołania. Ja nawet nie muszę prosić modlitwa Wasza za nas, bo wiem, że modlicie się. I dzięki Bożej łasce, bo kim jesteśmy, bez Boga, nie? To dzięki Bożej łasce też modlimy się o Was. I warto prosić o tym też, aby Bóg uznał nas godny tego powołania, godny Bożego Królestwa, godny Jego obecności. Że jesteśmy Kościołem, że jesteśmy świętymi Ducha Świętego, że jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą żyć świat. Bo mi się da, że większość z nas, albo każdy z nas tutaj spróbował kiedyś ten świat. Ja spróbowałem ten świat do 23 roku życia. Koszmar. Koszmar. Przeklęstwo. Ale kiedy Bóg mnie zbawił, to dopiero zaczyna życie. I słuchajcie, i to jest dla nas, aby nie padł ten świat. Nie chodzi o pracę, nie chodzi o babce z rodziną, takie normalne życie. Tylko nie chodzi o ten świat grzeszny. Kiedy Pismo Święte mówi, ten świat uchodzi tam, gdzie szatan ma pazury swoje i panuje. To nie dla nas. To co widzimy z tego wersetu 11, pierwsza część. Godna rekomendacja przede wszystkim. Że Bóg daje inaczej świadectwo o nas. Tak po ludzku możemy powiedzieć coś takiego. Patrz. Taki przykład. Marek idzie kupić coś na rabat. Taki może dziecięcy przykład. A tam, kto zasługuje Marek, będziesz mówił tak. Potrzebuje jednej telefony, aby zadzwonić. Osobą, która będzie rekomendowała twoją osobę. I Marek, przykład, daj mu telefon. I nagle, stąd gdzie Marek jest, kto zadzwoni? Przedstawia się? Czy pan zna Marek? Znam. On chce skupić na ratę. Co pan myśli o Marka? Zobaczcie, rekomendacja. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć. Tak, sprzedaj go. Rekomenduję Marka. Nie będziesz miał problemu z Markiem. Bo to jest ma charakter. To jest mąż Boży. To człowiek, który wie, co chce. Rozumiecie? Taki przykład po ludzku. I Bóg chce zdać ta rekomendacja o nas. Bóg chce inaczej po prostu może. Bóg chce potwierdzić twoim krokiem. Bóg chce potwierdzić, co ty mówisz. Inaczej, co my mówimy, co my pragniemy. Bóg chce potwierdzić naszych projektów, nasze myślenia, nasza rodzina, nasza praca. I Bóg też chce rekomendować nas. To mam nadzieję, możecie ufać tego człowieka. On jest moim dzieckiem. Możecie ufać taka pani, ta kobieta, ponieważ ona jest moim dzieckiem. I druga część, ten sam werset 11, werset część B. W tej myśli też modlimy się za was, zawsze za was, abyś Bóg nas uznał, was uznał za godnym powołaniem. W mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i działania wiary. Co widzimy tutaj? Godna, nie tylko przygoda rekomendacja, ale widzimy tutaj potężna praca, potężna służba, inaczej, piękna służba. Jak w Koryncie zapisane, nasza robota, a w tłumaczeniu nasza służba, co my robimy, niezdaremnie u Pana. Wszystko, czego robimy przez wiarę Boga, nie wraca pusty. Wszystko, co zrobimy z miłością, nie wraca pusty. Zawsze są skutki dobre. Wszystko, co zrobimy w cierpliwości u was ducha, zawsze będzie dobrze. Zawsze, kiedy przez ducha będziemy wycierpieć dla Chrystusa, będą owoce. Zawsze, kiedy my pragniemy Bożą obecności, Bożą chwałę, zawsze będą owoce. Dobre. Nie będzie miejsca na złych owocach. I zawsze, kiedy mamy tego pragnienia, tego myślenia, Panie, ja chcę, aby moja służba była dokonana dla Ciebie, z miłością. W imieniu Jezus, to ma znaczy z relacji z Chrystusem i dla Niego robię. Kochani, działajmy. Wielu ludzi potrzebuje słuchać Ewangelii w różny sposób. Jeżeli Ty nie potrafisz brać mikrofony, poderuj, abyś kupić tak coś, nie? W Brazylii, do dziś jest przywodzenie, wraca przywodzenie w Brazylii. Mamy nowe przywodzenie w Brazylii teraz, po 5000 nawracają młodzieży. I nie tylko, na jednej nabożeństwie godzina na ulicy. I też są tych ludzi, którzy mają tak mało pudełka z głośnikiem, z małym mikrofonem. Jeżeli ty nie masz, na przykład, nie ma powołania do tego robić, ale masz powołania na 100% przez Ducha Świętego, ta osoba, która jest około ciebie, albo z tyłu, na kolejkę. Kolejka, przykład, tak? Kolejka. Gdzie ty jesteś? Po chleba i zaczyna narzekać, szemrać. Ty możesz wybrać, odwrócić ta osoba. Pan jeszcze kocha. Pan Jezus Chrystus ma rozwiązanie. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ciebie. Ten przykład. I możesz tu dać, Bóg Cię używać. Tam, gdzie Ty jesteś. W pracy, w szkołach, czy w rodzinach, czy w sąsiedzie. Rozumiecie? Głoszenie Ewangelii to jest bez końca. Bez końca. Czy dla dzieci, dla młodzieży, nastolatków. Dla starszych, dla wszystkich. Daj Bóg Cię używać. Bo pewnego dnia nie przychodzi twarz w twarz ze Chrystusem. To nie zabiera nasze zbawienie, jeżeli nie ma uczynków. W sensie zbawienia. Tam, że nie głosi Ewangelii, czy tak sporadycznie. Tak? To nie to chodzi, bo zbawienia wiemy dlaczego. Zbawienie jest za darmo, łaską Bożą, że ja pokutuję i przyjmuję i żyję z Chrystusem. Ale jest piękny, kiedy ja jestem zbawiony i przychodzi pewnego dnia z twarzy do Chrystusa, nie z pustymi rękami, jak się mówi, tak? Sprawa duchowa. Są owoców. Owoców wieczne. Owoców wieczne. To są dusze, które zdobywają dla Jezusa. Aby imię Pana, naszego Jezusa Chrystusa, był uwielbiony. Popatrz jak pięknie. U was. A wy w nim. Według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, jeszcze też prosimy, aby w naszym sercu było takie pragnienia, aby możemy uwielbiać Pana Boga. Uwielbiać. Tylko ustami. Usta też. Uwielbiam, który wychodzi. Tak, uwielbiam, który wychodzi z usta. Ale od serca. Najpiękniejsze uwielbienie mam pewności, że kiedyś słyszeliście jakieś kawałki pewne pokazania czyjeś, że słyszeliście coś takiego, że najlepsze uwielbienie dla Pana Boga jest służyć Bogu w duchu i w prawdzie. Jest podawać Jemu w wiarę i w posłuszeństwo. I to przynosi uwielbienie dla Pana Boga. Co my robimy tutaj, to jest kawałek, takie ułamki sekund porównania na całość Królestwa uwielbienia. Ale uwielbienie na co dzień. To pragniemy tego Bożej obecności, aby wywyższać Go, aby dziękować Go. Kochani, to jest pięknie, gdy Kościół dziękuję Pana Boga. Więc w tym słowo chcemy z Wami odnieść. Na ile pamiętam, modlimy się, prosimy Pana Boga w tych rzeczy, które znajdujemy w tym liście. Druga list, pierwszy rozdział do Tesaloniczan. Zapraszam i stać. Panie, do Ciebie z tego serca przychodzi. Z bojaźni i z dziękczynienia. Dziękować Ci, że Ty jesteś obecny, że Ty jesteś Bogiem żywy i potężny. Panie, dziękuję za Twoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Dziękujemy za ogromną łaskę, która jest nieskończona. Dziękujemy, że dziś, dzięki Waszej Twojej mocy, przez Ducha Świętego, dzięki Twojej słowu, dziś rozumiemy, Panie, co łaska Boża Was zdobywał na krzyżu dla każdego z nas. Nie tylko, ale aż zbawienie, przebaczenie naszych grzechów, uzdrowienia w duchu, w duszy i w ciele. I wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pomocności, jest za Waszym Jezusie Chrystusie. Z tego powodu, Panie, ja proszę, dobrze ciągle dla każdego z nas, tych wszystkich owoców ducha, aby nasze umysły, nasze myślenia było myślenia Chrystusowe, bo to jest możliwe. Ty chcesz dać nam każdego dnia tego przez Ducha Świętego wiary, tej miłości, tej cierpliwości, Panie, tego wyczerpienia sprawiedliwości Twojej, za Twoje królestwo. Panie, o tu jestem, ja potrzebuję tego Twojej mocy, potrzebuję na całą Ci, na każdego dnia, na każdego sekundę mojego życia, Panie, bo nie mogą inaczej, Panie, o tu jesteśmy, prowadź nasz Pan. W imię Jezusa Chrystusa, Panie, daj nam pośród nas Twoją obecność, Twoją chwałę. Panie Jezus Chrystus, potrzebujemy jeszcze więcej mocy, wyposażenia, pragnienia, właściwe motywacja na Twoim Królestwie. Na szóstba nasza. Każdy z nas tu mamy piękna szóstba. Uwielbiać Cię. Być kapłanem w naszym duszach. Panie, być kapłanem w naszym duszach. Uwielbienia, modlitwa. Podane się Tobie. Panie Jezus Chrystus, kiedy tak będzie, kiedy w dalszym ciągu będziemy tego zrobić, każdego dnia mam tego pewność w Tobie, że będziemy przedepli skorpiony węża, że będziemy zwyciężyć każdy atakom diabelskim. I też będziemy zwyciężyć. Będziemy zmuszać naszego ja, naszego ciężkości, aby spodawać się w sobie przez Ducha Świętego. Ja tego mam pewność, Pan, że będziesz tego zrobił. Będziesz wyposażał każdego z nas. i każdą osobę, która tu jest obecna. Panie, modlą się o ich rodzinach. Modlą się o każdym ciągu w naszych rodzinach, które dzisiaj nie znajdują się w Tobie. Panie Jezus Chrystus, my wierzymy w Twoje słowo i prosimy Twoją łaskę w stosunku do nich, aby jeszcze dotykał ich serc. Przez Ducha Świętego przekonał ich od grzechu, od sądu i sprawiedliwości. Panie, prosimy, zbaw nasza rodzina. Zbaw nasza rodzina. Daj nam tego wiarę, że będziemy jeszcze więcej modlić się o nasza rodzina. Nie będziemy podawać się i pewnego dnia nasza rodzina przychodzi do Ciebie. A nawet kiedy my tu nie będziemy już na tym świecie, oni mogą w dalszym ciągu nawracać się, Panie, na Twój czas, ale prosimy Twoje dzieło. Błogosławimy naszych dzieciom, tych, którzy służyli, a dzisiaj nie służą Tobie. Być może oddalali się. Dziś są owieczka marnotrawne. Panie Jezus Chrystus, do tych, którzy jeszcze nigdy nie nawrócili się, prosimy Cię nawrócenie do każdego członków nasza rodzina. I też modlę się i proszę przez Ducha Świętego w imieniu Jezus Chrystu Twoje uchronienia w małżeństwo. Twoje uchronienia dla męża, dla żony. Uchronienia dla rodziny. Panie Jezus Chrystus, wiemy, że nie przyjaciół walczy przeciw małżeństwu, walczy przeciw rodzinami. Ale trzeba być pokonany i zwycięstwo jest dla Kościoła. I zwycięstwo jest dla tych, którzy wierzą. W imieniu Jezusa Chrystusa też modlę się i dziękuję przede wszystkim, Panie Jezus, za moich braci i moje siostry w Zamościu. Nie tylko w tym zborze, ale każdy zbór. Panie, błogosławi ich i dziękuję Tobie, Panie, za ich wytrwałość. Panie, za ich wiarę i miłość. Błogosław, prowadź, aby wszelka chwała do Ciebie była. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.